Too many people are living below the privileges God has for us. You may not feel like royalty right now. But God has a great blessing in front of you. We need to give God permission to bless us. What's holding us back is a mindset. To, co nas przed tym powstrzymuje, to nasza struktura myślenia. Just tell you a story about the little frog. Powiem wam taką historię o małej żabie. There's a little frog in the bottom of the well. Jest gdzieś tam w studni mała żabka. He's a very happy frog. To jest bardzo szczęśliwa żabka. He had all the water he wanted, he had this little house down there to play around. Ona ma całą wodę, jakiej potrzebuje, wodki, spidomek. Very happy. Bardzo szczęśliwa. But he looked up and saw the light on top of the well. Ale ta żaba patrzy w górę i tam gdzie jest jakieś światło. He said, I think I'm going to go out, see what's out in the world. I zaczynam myśleć tak. Pójdę chyba tam na górę, zobaczę co tam jest. He climbed out of the well and he hopped down to the road and there was a big pond. I wzdrapała się po ścianie studni, weszła na dół i zobaczyła, wyszła z tej wody, zobaczyła wielki wielki staw. He was overwhelmed. Sure enough, he hopped over the hill. I skaczył przez górki. And he came to the sea. I przychodzi do morza. He was overwhelmed with the greatness of God. Jest zachwycony tą wielkością wody, która tam się znajduje. The best days are not in your past. Najlepsze dni to nie są w twojej przyszłości. They're in your future. Ale są w twojej przyszłości. God has more than you ever imagined for you. Bóg przygotował dla siebie o wiele więcej niż sobie możesz wyobrazić. Psalm 35 says this. Psalm 35 mówi takie słowa. Let them say continually. Niech mówią stale. Let the Lord be magnified who takes pleasure in the prosperity of his children. Niech wywyższają Boga, który znajduje zadowolenie w uczynieniu szczęśliwym człowieka. Why did the psalmist say it over and over again? Because we need to believe what God tells us. And most of the time, we cannot believe how good God is. So we restrict what we can receive with our little cup. Więc my ograniczamy to wszystko do tego malutkiego kubeczka, który ciągle posiadamy. And God is saying więcej. Bóg mówi więcej. God wants us to have more. Bóg chce, żebyśmy my mieli więcej. See, during the dark times, I believe is coming in Europe and the United States. Popatrzcie, wierzę, że przychodzą do Europy i do Stanów Zjednoczonych bardzo trudne czasy. During these very dark times we're having in the church right now. I w Kościele mamy teraz naprawdę bardzo trudne czasy. God wants to let his light shine. I Bóg właśnie w tym czasie chce, żeby jego światło świeciło. And he lets it shine through you. I chce, żeby to światło świeciło przez ciebie. Through you. Przez ciebie. If your neighbors see you depressed and down and very unhappy. Jeżeli twój sąsiad popatrzy na ciebie i zobaczy, że jesteś w depresji i nieszczęśliwy. Why should they go to church with you? Dlaczego powinni z tobą pójść do kościoła? That doesn't mean God wants to make you a millionaire. No to nie znaczy, że Bóg cię go uczyni milionerem. So you can buy your neighbors to go to church. Tak, żebyś mógł na przykład kupić sobie swoich sąsiadów i zaprowadzić ich do kościoła. He wants to give us an abundance of peace, love and joy. Bóg chce dać nam pełnię pokoju, miłości i radości. And usually we have to have some economic blessings in order to have those in our lives. Oczywiście też potrzebujemy zazwyczaj jakiegoś
bożego błogosławieństwa, żeby te rzeczy osiągnąć. Whatever it takes, it takes. Co trzeba osiągnąć, co trzeba wykonać, co trzeba wykonać. God is declaring tonight. Ale Bóg mówi dzisiaj. He wants you to be a light to the world. On chce, żebyście wy wszyscy byli światłem świata. It's a responsibility. Tu chodzi o odpowiedzialność. You have a responsibility to be blessed. Macie przed sobą odpowiedzialność, żeby przyjąć błogosławieństwo. Sometimes it's hard to believe. Czasami trudno w to uwierzyć. But that's what God wants you. Ale to jest to, czego Bóg chce dla was. He wants you to be so blessed that you're a light to your neighbors. Bóg chce, żebyście byli tak bardzo błogosławionymi, żebyście byli światłem dla waszych sąsiadów. He wants a church to be so blessed that everyone in the world will come to know Jesus Christ. Bóg chce, aby jego kościół był tak błogosławiony, żeby każdy na świecie zobaczył, let's stand. Że Jezus jest Panem. Let's stand. Father God, we thank you for this day. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za tę noc, za tę wieczór. Lord, we need grace to believe all that you have for us. Boże, potrzebujemy łaski, aby wierzyć w to wszystko, co dla nas przygotowałeś. Come, Holy Spirit, fill our hearts and minds. Wypełnij nas, napełnij. Give us a vision for our lives. Daj nam wizję w naszym życiu. Give us hope and give us peace. Daj nam nadzieję i pokój. Send forth your Spirit and encourage us. Ześlij nam swojego Ducha i na to mi jest otwarte. Speak to us and show us what you want for us in our lives. Mów do nas i napełnij nas i pokaż nam, czego Ty chcesz od nas w naszym życiu. Let us step out in faith and be blessed of the Lord. I wejdźmy w wierze, aby przyjąć błogosławieństwo Pana. We ask that in Jesus' mighty name. Prosimy o to we wszechmocne imię Jezusa. Amen. Amen.